Witajcie, drodzy uczniowie i widzowie. Jestem w tej chwili w bardzo ciekawym miejscu i patrzę na ciekawy obiekt. Wracając tak do tematu o klasycyzmie, pamiętacie, że mówiłem, że później nastąpiły w sztuce częste powroty do przeszłości i tutaj taki powrót widzimy. To już nie jest ani klasycyzm, ani neogotyk, ani nawet neobarok, tylko neorenesans, ponieważ jest wzorowany na renesansowych wzorcach. Widzimy, że ta budowla jest wzorowana na budowli z Krakowa, którą wszyscy znamy, na Sukiennicach. Tamta budowla jest renesansowa, ta jest neorenesansowa. Czym się charakteryzuje? Przede wszystkim tym, że budowle renesansowe miały mieć takie lekkie proporcje, pomimo że często były duże, to w odróżnieniu od na przykład późniejszego baroku nie były jakieś monumentalne. Te podziały były między kondygnacjami zaznaczone, więc nie było jakichś takich jak później monumentalnych, wiecie, kolumn, jak było w baroku, tylko były na przykład podsienia, były takie tak zwane boniowania, czyli takie dekoracyjne gzymsy. I u góry były też takie attyki, które osłaniały na przykład często spadziste dachy, więc to wyglądało wszystko tam u góry, jakby to było takie płaskie, tylko właśnie z takimi dekoracyjnymi falbankami. Ten budynek powstał na początku XX wieku, ale jego funkcja była taka typowa dla właśnie sukiennic, bo sukiennice, jak sama nazwa wskazuje, to chodziło o sprzedaż tam na przykład sukna, czyli ogólnie o taką rolę handlową, i ten budynek zawsze miał taką rolę handlową. Tutaj mieszkał piekarz, tutaj były jakieś sklepy, tutaj była herbaciarnia, i dzisiaj też są tutaj jakieś punkty handlowo-usługowe. Tam można sobie jakieś hamburgery nawet kupić. Budynek jest niesamowicie ciekawy, jest piękny i wyobraźcie sobie, że obecnie, jeśli chodzi o takie sukiennice, o, jedzie ciężarówka, przejdziemy na drugą stronę. Jeśli chodzi o takie sukiennice, to w tej chwili mamy w Krakowie, czasami w niektórych miastach zostały takie sukiennice przebudowane na ratusze, więc pewne takie elementy, jak te podsienia, można zauważyć w ratuszach, i one właśnie wywodzą się z tego, że tam mogły wcześniej być obiekty właśnie o takim charakterze tych sukiennic, i później przebudowane na ratusze. Była taka sukiennice, były w Poznaniu, były w Wrocławiu, ale one się nie zachowały. A zobaczcie, a tutaj mamy, co prawda, neorenesansową, co prawda późniejszą, ale jednak mamy w niedalekiej okolicy od Lublińca, bo jest to w przystajni, czyli za rzeką, za tą taką przysłowiową starą granicą, mamy taki fajny obiekt i można się tutaj udać na wycieczkę rowerową czy motorowerową. Też w opisie Wam dam takie propozycje trasy, ponieważ można zrobić bardzo ciekawą właśnie wycieczkę, i nie tylko żeby zobaczyć ten ciekawy niewątpliwie obiekt, ale również po drodze mamy rzekę, mamy wspaniałą taką dolinę, gdzie właśnie Lizwarta równolegle biegnie z pewnym dorzeczem, i ta dolina jest taka rozległa, jest tam bardzo malowniczo, są wzgórza, i można też na przykład w drodze powrotnej, czy najpierw zacząć od tamtej właśnie strony, jechać wzdłuż tej doliny, patrząc na tą dolinę z takiej wspaniałej skarpy. A więc niedaleko nas zupełnie pojawia się taki inny po prostu pejzaż, który jest bardzo ciekawy. Także trasa
na rower czy motorower, jak znalazł, to wszystko znajdziecie w opisie. Możecie oczywiście sobie to zmodyfikować, czy będziecie chcieli bardziej lasem jechać, czy drogą asfaltową. To w zależności, czym się będziecie na przykład poruszać. Oczywiście kto chce, bo to jest tylko propozycja na przykład na jakiś ciepły weekend, bo można skorzystać i się gdzieś tam w rzece pokąpać. No, jeszcze się z Wami pożegnam. O, zobaczcie, ja jestem w tej chwili tutaj, dotarłem skuterem, więc jestem ubrany w strój moca, a strój moca to, słuchajcie, co to jest moc? To w latach 60. Byli ludzie w Anglii, młodzież z dosyć bogatych domów i stać ich było na to, żeby ubierać się modnie we włoskie ciuchy, włoskie garnitury i jeździć na włoskich skuterach, czyli właśnie na takiej klasycznej Wespie bądź Lambrecie. Co prawda moja Wespa to są już troszeczkę lata późniejsze, bo to są lata 70., jeśli koniec lat 70., jeśli chodzi o ten design taki bardziej ostry. W latach 60. Wespa była bardziej takich krągłych, miękkich linii. I ci młodsi właśnie modnie się ubierali. Oczywiście ja też jestem ubrany w taką parkę, w taką kurtkę angielską, no bo wiadomo, że w Anglii pogoda nie była już włoska, a młodsi wywodzą się właśnie z Anglii, choć fascynowali się tym, co jest najmodniejsze, a że najmodniejsze to było z Włoch, no to to były włoskie skutery i włoskie garnitury, no a na to ubierali takie parki, bo wiadomo, że o włoską pogodę w Anglii to już by było ciężko. To kochani, na tyle. Jesteśmy w kontakcie przez e-dzienniki, teraz jesteśmy też w kontakcie przez Zooma. Jakby coś było niejasnego, piszcie. Do zobaczenia. Hej!